Witajcie kochani na kanale Szkoły Jazdy Jan. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym skrzyżowaniem, które również sprawia dużo trudności na trasie egzaminacyjnej. Natomiast będzie to skrzyżowanie ulic Chodkiewicza i Sułkowskiego. Wykonamy skręt kolizyjny na sygnalizacji świetlnej w lewo, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, czyli od ulicy Chodkiewicza od strony Gdańskiej, jak i od ulicy Wyszyńskiego. Pokażę Wam, w jaki sposób wykonać bezpiecznie ten skręt kolizyjny w lewo, na czym polega ten skręt kolizyjny i na co musimy w przypadku takiego skrętu uważać. Skręt kolizyjny na sygnalizacji świetlnej oznacza tyle, że mamy do czynienia z sygnalizatorem podstawowym S1 bądź sygnalizatorem S2. W tym przypadku sygnalizacja świetna, kiedy wykonujemy manewr skrętu w lewo, nie rozstrzyga o pierwszeństwie pomiędzy nami i pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka. Jeżeli nie rozstrzyga sygnalizacja o pierwszeństwie pomiędzy nami a pojazdami z naprzeciwka, musimy zejść niżej w hierarchii znaków i sygnałów drogowych, pamiętając o tym, że tam, gdzie mamy sygnalizację świetną, znaki drogowe nie obowiązują. Więc jeżeli nie obowiązują znaki drogowe, schodzimy jeszcze niżej w hierarchii i musimy zastosować zasadę prawej strony, więc my skręcając w lewo musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które nadjeżdżają z naprzeciwka, które jadą na wprost bądź skręcają w prawo, czyli nasze lewo. Po przepuszczeniu tych pojazdów możemy wykonać manewr skrętu w lewo, pamiętając o tym, że piesi, jak i rowerzyści znajdują się na tym samym kierunku ruchu co my, więc musimy ustąpić, zachować szczególną ostrożność i ustąpić jeszcze pierwszeństwa pieszym, jak i rowerzystom. Tutaj mamy linię zatrzymania, przy której powinniśmy się zatrzymać, żeby przepuścić pojazdy jadące na wprost. Dlaczego przy tej linii, a nie przy linii złożonej z trójkątów? Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, tam gdzie mamy sygnalizację świetną, podstawową, i skręcamy w lewo, nie obowiązują znaki drogowe, więc nie obowiązuje ani znak pionowy, ani znak poziomy, więc linia złożona z trójkątów w tym miejscu nas nie dotyczy, więc nie zatrzymujemy się przy tej linii, gdyż jej po prostu nie ma. Pamiętamy o jeszcze jednej rzeczy, że nie wjeżdżamy za sygnalizator, jeżeli nie mamy możliwości opuszczenia skrzyżowania, więc jeżeli przed nami pojazd wykonuje manewr skrętu w lewo i przepuszcza pojazdy jadące na wprost bądź skręcające w prawo, czekamy przed sygnalizatorem na możliwość wjazdu na skrzyżowanie, czyli do momentu, kiedy on nam z tego skrzyżowania zjedzie. Teraz pojedziemy sobie na ulicę Chodkiewicza od strony ulicy Wyszyńskiego, czyli zrobimy sobie manewr skrętu również z Chodkiewicza w Sułkowskiego, tylko od drugiej strony. Jesteśmy już na Chodkiewicza, kontynuujemy sobie jazdę na wprost, jedziemy sobie do tego skrętu, gdzie również będziemy skręcać w lewo. Będzie to również skręt kolizyjny, więc tak jak powiedziałem, o pierwszeństwie będzie decydowała zasada prawej strony pomiędzy nami a pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka. W przypadku tego skrętu mamy do czynienia na ulicy Sułkowskiego z wymalowaną linią ciągłą rozdzielającą pasy ruchu, więc będziemy zobligowani do wjazdu na lewy pas ruchu. Więc w przypadku tutaj tego skrętu tak naprawdę możemy skupić się tylko na pojazdach, które jadą na wprost, bo tylko te pojazdy będziemy musieli przepuścić, gdyż pojazdy skręcające w prawo będą musiały wjechać na prawy pas ruchu, my musimy wjechać na lewy pas ruchu. Mamy tutaj znak stopu. Znak stop w tym miejscu nie obowiązuje. Tak? Z tego co powiedziałem, jeżeli mamy hierarchię znaków i sygnałów, to sygnalizacja odwołuje znaki drogowe, więc nie ma ani tego znaku, ani nie ma tej linii ciągłej nakazującej nam na zatrzymanie, gdyż w tym miejscu te znaki, jak i pionowy, jak i poziomy, nie obowiązują. Przejeżdżamy więc tą linię stopu, zatrzymujemy się przy kolejnej linii, jeżeli jest taka konieczność i przepuszczamy pojazd jadący na wprost. W tym przypadku pojazd skręca w lewo, więc my możemy już wykonać manewr skrętu w lewo. W tej sytuacji mamy jeszcze powierzchnię wyłączoną, więc musimy wjechać na lewy pas ruchu przed powierzchnią wyłączoną. Musimy mieć ją z prawej strony. Linia zatrzymania. Przepuszczamy pojazd, jeśli jechałby na wprost i wjeżdżamy na lewy pas ruchu, przepuszczając oczywiście pieszych i zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego po przejechaniu przejścia dla pieszych, o ile to możliwe, najszybciej to możliwe, o ile to możliwe, zmieniamy na prawy pas ruchu i kontynuujemy jazdę prawym pasem ruchu. Zobaczcie tą sytuację za chwilę z innego ujęcia kamery, gdzie będzie wyraźnie widać, że wyjeżdżając z tego skrętu nie zatrzymujemy się na stopie. Stopu nie ma, tak? Jedziemy dalej. Jeżeli jest taka konieczność, zatrzymujemy się na końcu tego pasa ruchu i przepuszczamy pojazdy jadące na wprost. Patrzymy na kierunkowskazy kolejnych samochodów. Jeżeli dwa pod rząd samochody wykonują nam manewr skrętu w lewo, możemy bezpiecznie wjechać na lewy pas przed powierzchnią wyłączoną, czyli musimy się zmieścić tutaj pomiędzy tymi powierzchniami wyłączonymi i wjechać na lewy pas, dlatego że jak widzimy linia ciągła zabrania nam wjazdu na prawy pas ruchu,
Upewniamy się, czy nie ma pieszych i rowerzystów, przejeżdżamy przejście dla pieszych i zmieniamy na prawy pas ruchu. Pamiętamy, żeby zmieścić się pomiędzy powierzchniami wyłączonymi, żeby nie obierać tych powierzchni wyłączonych, tylko żeby zmieścić się pomiędzy nimi, czyli skręcamy od razu w lewo i wjeżdżamy na lewy pas ruchu, mając pomiędzy sobą powierzchnie wyłączone i kontynuujemy jazdę lewym pasem ruchu za przejściem dla pieszych, zmieniamy na prawy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, napiszcie, jakie skrzyżowania chcecie zobaczyć, zostawcie łapkę w górę, do zobaczenia, cześć.